11 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach gościł ponownie pan Andrzej Pasławski, podróżnik, miłośnik Bałkanów. Tym razem słuchacze zgromadzeni w czytelni mogli przenieść się do południowoeuropejskiego państwa, czyli Czarnogóry. Państwo, które pojawiło się z powrotem na mapach Europy po rozpadzie Jugosławii. No i będę opowiadał o tej Czarnogórze. Trochę będzie morza, trochę będzie gór, trochę będzie historii dnia dzisiejszego. No taka w pigułce obecna Czarnogóra, odrobinę historii tego kraju. Są takie rejony, które się pamięta i do których się później wraca. To jest to, co ja lubię właśnie, ta mentalność tych ludzi, ten spokój życia. No i ten ląd niestety, który się tam tli, bo tam niby jest spokój, ale to tak powierzchownie, a jednak ten ląd bałkański pod tym Tyglem się cały czas tli i tam scenariusz każdego roku coś nowego dopisuje, więc nie powtarza się nic. Można jeździć i co chwilę coś nowego się zobaczy. Jeszcze nęci mnie Armenia i Azerbejdżan. Te dwa państwa, też taka zupełnie odmienność kulturowa, inne układy polityczne, ale to też jest taki mały tygielek. Zobaczymy, co czas pokaże. No, na razie będzie 1-10 maj, oby się to udało. Wyjazd do Albanii kolejny z grupą, także najpierw będzie Albania, no a później zobaczymy. Pan Andrzej od wielu lat przemierza Bałkany wraz ze swoją żoną Barbarą. W poszukiwaniu miejsc niezwykłych dotarli już do Chorwacji, Czarnogóry, Serbii, Bośni, Macedonii, Albanii i Kosowa.